Witajcie serdecznie. Witam Was na moim kanale. Co jeszcze można wsadzić, wsiać, gdy miejsce zwolni się w warzywniku? Za dużo tego miejsca nie mam, no ale oczywiście zostawienie takiego miejsca bez zagospodarowania to grzech. Nikomu to nie służy. Co jeszcze można zasiać? Można jeszcze zasiać koperek. Oczywiście ja mam nazwy po niemiecku, ponieważ mieszkam w Niemczech. Koperek można siać cały czas, co kilka tygodni, jak chce się mieć na bieżąco. Chociaż na opakowaniu pisze, że do maja. Rzodkiewki. Tylko trzeba po prostu sprawdzić, czy rzodkiewki te, tutaj ja mam od kwietnia do sierpnia, można, oczywiście można siać, ale mogą pójść w pęd kwiatostanowy. Przepraszam za brudne paznokcie, ale właśnie grzebałam w tej ziemi. Tu mam też rzodkiewkę podłużną i odmiana viola, taka ciemniejsza. Mam jeszcze sałatę sztutgardzką. Mieszkam niedaleko Stuttgartu, to dziwne, żebym nie miała takiej sałaty. I ją można siać do sierpnia. Tak wygląda. A jeżeli się gęsto posieje, to no to drobniejsze listki będą. I jeszcze mam miks sałat. Które można siać, miks sałat, które można siać to też do sierpnia. I to są sałaty liściowe, włoska sałata, mieszanka, cykorie. To chyba wszystko. Dodatkowo możemy wysiać jeszcze w tym okresie kapustę pekińską od właśnie lipca do sierpnia. Jeżeli ktoś lubi kapustę pekińską, rozponkę do września, od właśnie od lipca i oczywiście szpinak. Szpinak nawet bym zalecała, tak jak jest na opakowaniu tutaj, dopiero od sierpnia, ponieważ szpinak może pójść w pęd kwiatostanowy. Jeżeli będzie upalny lipiec, może nam się nie udać uprawa, ale możemy spróbować. No to ja się biorę za sianie. Oczywiście nie wszystko w tym miejscu. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia albo wieczoru. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Dziękuję Wam bardzo. Pa. Pozdrawiam.